Cześć, witam. Tym razem króciutki filmik. Zrobimy sobie pomiar ciśnienia sprzężania w tym oto skuterze Chińczyku 4T z popularnym bardzo silnikiem. Przyrząd do pomiaru ciśnienia. Taki najtańszy z Allegro. Z tym, że ja do niego dorobiłem sobie ten myk, że wstawiłem tutaj zaworek taki samochodowy. Wkleiłem normalnie tutaj poksipolem, żeby tam go jakoś nie nagrzewać czy coś. I tylko z tą rzeczą, że osłabiłem jego sprężynę, bo na oryginalnym on jednak potrzebował za dużego przełamania tego ciśnienia, żeby dobrze pokazywać. I używam go do wszystkiego. Wydaje mi się, że dobrze pokazuje. Także taka rada. Zróbcie sobie tak i macie naprawdę o klasę wyższy miernik. No, ten sam sobie świecę, wiadomo. I co tu widzimy? Czarna. Czyli nad składem mieszanki trzeba będzie popracować. Ale nie dzisiaj. I tak. Bierzemy sobie odpowiedni gwint. No i tu się trzeba trochę nagimnastykować, żeby to tam wkręcić. Ten wąż jednak będzie zagięty. Jak już złapie, już będzie ok. Kręcimy sobie tym wężem aż do końca. Palcami o-ringi dochodzą. No i co? Zakładamy to. Na zimnym silniku ta wartość może być większa, nieco, wiadomo. Co? Teraz sobie pokręcimy i zobaczymy. Z rozrusznika wyszło mi tutaj prawie 10 bar, więc to jest całkiem przyzwoity wynik. A jeszcze spróbujemy sobie kopką, może zobaczymy. No i kopką udało się dobić, wiadomo, więcej niż z rusznikiem, bo obroty silnika są większe. Udało się dobić do ponad 14 bar. Także to jest dobry wynik. W tym silniku jest założony jakiś taki tani zestaw. Ja nie wiem jakiej marki, bo tu dostałem od właściciela go do założenia. I on jest właściwie dopiero dotarty, bo ma przejechane jakieś 500 km na tym zestawie. Z tym, że bez oszczędzania, nie? Od razu gaz do końca i nie było tutaj oszczędzanego. Także wynik jak najbardziej dobry. No i cóż, tylko śmigać, nie? Także to tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.